Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Yuken, a w dzisiejszym odcinku z Total Battle będzie taki poradnik, jak zwiększyć moc, jak zwiększyć cechy kapitanów. Cechy oczywiście, do których dany kapitan jest stworzony i na tym będę dziś kładł tutaj dość spory nacisk, bo jest wiele rzeczy, moi drodzy. Macie, często widziałem w komentarzach z tym problem, pytacie o to, więc nie ma problemu. Odpowiadam, moi drodzy, taki problem to nie problem. Pamiętajcie, my sobie radę zawsze damy i zawsze wam na to odpowiedzi udzielę. Głównie oczywiście skupimy się na kapitanach, pomijając bohatera głównego. Główny bohater nie ma jako takich cech, jak widzicie, jest brak bonusów, jeśli chodzi o cechy, ale jeśli byście kapitana sobie zamienili na tego płatnego, który kosztuje 1 000 000 złota, no to jakby jak najbardziej oni tutaj te cechy mają. Pokazałem to troszkę w poprzednim odcinku, więc może tutaj nie będę się powtarzał i też w tamtym odcinku właśnie odpowiadałem, dlaczego nie mam innych bohaterów jak tylko jednego. No moi drodzy, nie mam, bo 1 000 000 złota to jest kupa kasy. Również by trzeba to przeliczyć już w tym momencie na realne pieniądze, a takim tutaj wynalazkom mówimy stanowcze nie. Także tutaj moje zdanie jest, myślę, że dla wszystkich jasne, bo ja pokazuję wam, jak w miarę możliwości grać za darmo, jak na darmową grę przystało, ewentualnie czasem korzystając z czegoś, co nam się przyda, ale generalnie no nie wydając na to jakiegoś majątku, bo sam nie jestem osobą, która by tych pieniędzy jakoś tam dużo miała, więc raczej szukając oszczędności, szukając sposobów, jak grać ekonomicznie, dzielę się również tym z wami. Także moi drodzy, o co chodzi z tym zwiększaniem mocy naszych kapitanów? No podam może na przykładzie, na przykład Kleopatry na początek, bo odcinek oczywiście o kapitanach stricte mieliście, więc który do czego się nadaje, więc tutaj zachęcam do obejrzenia tego odcinka, bo nie chciałbym za dużo w tym odcinku tutaj też tłumaczyć tego samego. Skupiamy się tylko na zwiększeniu, powiedzmy, mocy danego kapitana. No i co mam na myśli, mówiąc zwiększanie mocy? No niech będzie na przykład sobie ta Kleopatra, tak? I pierwsza rzecz, jaką mamy, to są cechy. Na przykład cechy siła całej armii. No w przypadku Kleopatry, na moim przykładzie, jest to plus 235%, dlatego że moja Kleopatra ma 235 level. Ale uwaga, widzu drogi, nie zawsze w każdym w przypadku każdego kapitana idzie to w parze, tak? Jeśli chodzi o cechy, to są pierwsze cechy, do czego nadaje się dany kapitan. I zanim przejdziesz do dalszych rzeczy, o których będę ci za chwilę opowiadał, jak zwiększyć dalsze cechy tego kapitana, żeby on był silniejszy, żeby go lepiej i dynamiczniej wykorzystać, to pierwsze, co musisz zwrócić uwagę, do czego ten kapitan się nadaje. No Kleopatra w moim przypadku jest używana jako kapitan taki ogólny do walki z potworami, z epickimi potworami w szczególności. Jest według mnie najlepszym kapitanem. No i oczywiście zaraz odezwą się głosy, że przecież najlepszym kapitanem jest Herkules. Tak, zgadza się, drogi widzu, mogę tylko potwierdzić, że jest najlepszym kapitanem Herkules. Natomiast Herkules kosztuje tyle, co komputer stacjonarny, PC lub jakiś naprawdę wypasiony laptop, także sam rozumiesz, że nie bierzemy tu pod uwagę kapitana, który kosztuje ładnych parę tysięcy złotych łącznie. Także opieramy się na darmowej wersji. Darmową wersją jest tutaj Kleopatra i jeżeli tylko macie do niej dostęp już na początku, macie te jej fragmenty, to polecam wam Kleopatrę, bo ma siłę całej armii bardzo fajnie rozwiniętą. Więc to jest, moi drodzy, pierwsza rzecz to są cechy. W przypadku Kleopatry jest, jak widzisz, drogi widzu, 1:1, tak? Mam 235 poziom Kleopatry i siła jest 235%. Mogę tu pokazać, w przypadku Heleny też jest 1:1, tak? W przypadku Farthada również jest 1:1, ale nie zawsze tak kolorowo jest, bo w przypadku chociażby Daustana to jest połowa. Daustan mamy, zobaczcie, 134 level, dzielone przez 2, czyli połowa to jest punktów podboju, mamy tylko 67%, co jakby oznacza, że każdy level, w którym levelowałbym Daustana, to tylko 0,5% będzie mi tu rosło, ale wiecie,
grosz do grosza, jak to się mówi, zbierze się kokosza. Także to i tak jest bardzo duży w tym momencie bonus. Gdybym dał stana, levelował na 200 poziom, będzie miał on plus 100%. Także to jest też całkiem niezły wynik. Jeszcze inaczej, moi drodzy, to wygląda w przypadku na przykład Thora. Zwróćcie uwagę, że on ma 112 poziom, a tempo zbierania zasobów ma plus 280%. Jest to naprawdę, moi drodzy, ładna przebitka. To jest 2,5 raza więcej w stosunku do levelu, ale to myślę, że nie muszę wam tłumaczyć. Myślę, że tutaj każdy z was to te cechy umie przeczytać, tak? Do czego dany kapitan się nadaje. Tak jak mówiłem, skupimy się na Kleopatrze i na przykładzie kapitana, którym atakuje potwory, który jest takim moim, powiedzmy, głównym kapitanem do ataku. Takim podstawowym, tak? Do wszelkiego rodzaju potworów i tak dalej. To właśnie jest u mnie Kleopatra. Więc pierwszą cechą, jak właśnie widzisz, drogi widzu, to jest cecha w przypadku Kleopatry 1 do 1, czyli 235 poziom i siła całej armii plus 235%. To jest pierwsza rzecz. Ale tych rzeczy, drogi widzu, jest kilka. Mamy do dyspozycji kilka rzeczy. Aż kilka rzeczy i każda z tych kolejnych rzeczy również wpływa na zwiększenie cechy danego kapitana. Więc im więcej tych rzeczy tutaj masz, tym jest po prostu lepiej. Więc warto to sobie właśnie składać. Pierwsza rzecz to jest bonus za level, czyli tutaj radą dla ciebie, drogi widzu, byłoby po prostu levelowanie danego kapitana. Im bardziej go będziesz levelować, im będzie miał on wyższy poziom, tym ta cecha za jego poziom będzie po prostu wyższa. Ja pewnie jeszcze może w tym tygodniu zrobię Kleopatrę na 240 poziom, czyli tu już będę miał plus 240%. Nie chciałbym tutaj deklarować, jak szybko zrobię Kleopatrę na 300 poziom, bo domyślasz się, drogi widzu, że to już nie będzie takie łatwe. W ogóle jestem daleki od wszelkich takich deklaracji jakichś, bo to jest tylko gra i gdzieś mamy życie codzienne, więc mogłem mieć plan na to, żeby zrobić G7 i to zrobiłem, natomiast wiecie, myślę, że o co chodzi, nie? Często też właśnie były pytania z waszej strony, czy to jest gra, którą można by grać też w tle, że robisz sobie coś na komputerze, a na drugim monitorze masz otwarte i coś tam sobie klikasz. I jak najbardziej tak, sam często tak robię. W przypadku na przykład otwierania krypt, coś tam sobie oglądam, czy robię, w międzyczasie karter mi krypty eksploruje. Chociaż uwaga, drogi widzu, no bo jeżeli robisz jakąś ważniejszą rzecz typu atak, no to troszkę uwagi poświęcić musisz. To tak w ramach odpowiedzi na pytanie. Więc pierwszą cechę mamy, druga cecha to jest poziom gwieździsty. Tutaj zawsze ci pokażę, mi pokazało piąty poziom gwieździsty, dlatego, moi drodzy, że mam 5 gwiazdek. Także to też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Jak widzisz, mi poziom gwieździsty daje siłę całej armii plus 90%, czyli oprócz tego, że mamy tutaj 235, to się wszystko oczywiście sumuje. Tutaj mamy kolejną cechę plus 90%. Wynika to, moi drodzy, z tego, że mam piąty poziom gwieździsty, czyli piątą gwiazdkę. Jeżeli już bym miał szóstą gwiazdkę, to zobaczcie, widzowie, miałbym razy dwa, bo tutaj jest 90, no prawie razy dwa. No ale prawie, no miałbym 150% siły całej armii, a na maksymalnym levelu 210%. Tutaj jak klikamy na tą zieloną strzałeczkę, no to możecie sobie te poziomy gwieździste podnosić. Aby oczywiście podnieść ten poziom gwieździsty, potrzebujecie kafelki, fragmenty danego kapitana, tak? Jak widzicie, no mi tu jeszcze sporo tych fragmentów Kleopatry brakuje, bo mam 310 na 800. Kupiłem ze sklepu Triumfalnego Wyzwania. Kupiłem w grze, a nie za pieniądze realne, od razu chciałbym powiedzieć. Zaraz wam to mogę pokazać na koniec odcinka, bo to już kiedyś pokazywałem, więc to sobie na koniec odcinka zostawmy. I druga część potrzebna do levelowania tych poziomów gwieździstych kapitana, no to jest ta esencja nieśmiertelnych. Jak widzicie, no w porównaniu nawet z poprzednim odcinkiem, wczorajszym, mam bardzo mało tej esencji, ponieważ ją jednak postanowiłem przeznaczyć na animatorę. Chciałem animatorę troszkę podnieść, bo stwierdziłem, że Helena i tak czeka, Kleopatra musi też poczekać, bo nie mamy tych fragmentów, więc tą esencję z pewnością zdobędę. Także, moi drodzy, tą esencję nieśmiertelnych zbieracie w przeróżnych takich wydarzeniach. Jest to wydarzenie Esencja Nieśmiertelności, tak się ona nazywa. To jest zazwyczaj
wydarzenie, które jest tego samego dnia, co Wielkie Polowanie. I dostajecie tą esencję, jak wskrzeszacie wojska. Druga sytuacja wydarzenia takiego, jak mam na przykład dzisiaj, jest to sądny dzień, jak widzisz, drogi widzu, biorę tu udział i pewnie jeszcze z dwa razy zaatakuję. Zobaczcie, te wszystkie cechy dostałem. Dostałem tutaj złoto, dostałem 22 tysiące tej esencji, tak? I tutaj bym chciał pewnie to jeszcze dobić do 1 500 000, bo to czy 2 miliony dobije, to nie wiem. Natomiast jak dobiję, to zobaczcie, znowu 22 tysiące tej esencji dostanę. To wszystko jest za ataki. Czyli ja będę atakując epickiego potwora w sądnym dniu, tak, zdobywam punkty. Te punkty tutaj się doliczają, no i za to dostaję tą esencję, nie? Tutaj będzie odblokowane. Chcę to dzisiaj też zrobić, może jakąś fajną pozycję zajmę. Na razie mam 78, raczej bym się nie spodziewał, bo konkurencja jest spora. No ale to tak w skrócie mówiąc, jest bardzo dużo takich wydarzeń, w której tą esencję nieśmiertelności można zdobywać. Ja myślę, to też sobie podzielimy na osobny odcinek. Także poziom gwieździsty to jest rzecz druga. Jak widzicie, w moim przypadku jest to siła całej armii plus 90%, dlatego że mam 5 poziom gwieździsty, czyli mówiąc w skrócie 5 gwiazdeczek, tak? Miałbym 6, to bym miał, widzicie, znacznie więcej. Dobra. Czyli to jest druga rzecz, która wpływa na wzmocnienie naszego kapitana, jego cech, tak? Bo tu mówimy o wzmocnieniu cech. Jak widzicie, u mnie te cechy, które niżej zobaczycie jeszcze kolejne, są w 100% mniej więcej zgodne z cechami głównymi cechami kapitana. I tutaj chciałbym wam właśnie na to, drodzy widzowie, zwrócić uwagę. Zobaczcie, może na przykładzie Heleny będzie to taki lepszy przykład. Jeśli Helena jest moim kapitanem, który ma tempo produkcji żywności i tempo szkolenia jednostek zwiększać, tak? To są te dwie rzeczy. To jak widzicie, tutaj jest poziom gwieździsty, on odpowiada za to samo, no to oczywistym jest, że artefakty, inne rzeczy daje również związane, czy tam ubrania, tak? Do tego zaraz przejdziemy. Daje związane z tym. Oczywiście tutaj mamy, widzicie, siłę potworów, ale to wynika z czegoś innego. I to jest następny punkt, do którego właśnie przechodzimy i zaraz wam wytłumaczę, dlaczego akurat tak to ustawiłem. Bo następna rzecz, moi drodzy, to jest bonus artefaktów. To już jest trzecia rzecz. Czyli pierwsza cecha to jest od poziomu zależna, druga od tych gwiazdeczek, tak? A trzecia rzecz to są bonusy artefaktów. Artefakt tutaj, jak widzicie, się znajduje. Możecie do danego kapitana dany artefakt przypisać. I ja bym właśnie, drogi widzu, tobie zwrócił uwagę, aby przypisywać ten artefakt zgodnie z przeznaczeniem kapitana. No, w moim przypadku do Kleopatry przyznałem artefakt, który, jak zobaczycie, daje siłę gwardzistów i zdrowie gwardzistów. Sama Kleopatra ma siłę, a tu jeszcze artefakt dodaje zdrowia, tak? I tutaj dodatkowo też, czyli zobaczcie, artefakt mi daje ile więcej cech. Te wszystkie trzy cechy, które tu widzicie, się ze sobą dodają. Dlatego widzieliście tutaj w bonusach artefaktów siła gwardzistów 97%, zdrowie gwardzistów 97%. To są bonusy z tego artefaktu, które się sumują. Te artefakty warto, moi drodzy, tutaj levelować, tak? Jak widzicie, nie leveluję, dlatego że już brakuje mi fragmentu tego artefaktu. No to jest znowu kolejna rzecz. Ja wiem, że tutaj jest dosyć to pokręcone i jest dużo, dużo rzeczy związanych z jednym tematem. Dlatego też widzicie, że ciężko jest w jednym odcinku, tak, staram się najkrócej jak mogę to tłumaczyć, ale jak widzicie, dużo rzeczy się ze sobą wiąże. I w przypadku, tak jak mówię, Kleopatry dodałem sobie z siłą gwardzistów. Oczywiście do Kleopatry, moi drodzy, idealnym pasem, który akurat zamontowałem tam do Helenki chyba, nie do Helenki, tylko do Aurory, przepraszam. No to idealnym w ogóle pasem byłby ten pas, który odpowiada za nie tylko gwardzistów, ale całą armię. Natomiast ten pas, jest z nim taki problem, że bardzo rzadko wypadają te fragmenty tego pasa. Tutaj o tym mówię, bardzo rzadko to wypada i no jest problem z levelowaniem tego pasa, a 10% czy tam 13% to, jak się, drodzy widzowie, domyślacie, to jest zdecydowanie za mało. Tutaj by było łącznie tam 28% tych bonusów, także troszkę
troszkę myślę, że za mało, nie? Dlatego gdzieś tam sobie przyznałem. I tu pewnie będzie pytanie, dlaczego ten pas 1 z siłą potworów przyznałem do Heleny. Moi drodzy, bo nie ma pasa stricte odpowiedzialnego za to, od czego jest Helena, czyli za tempo szkolenia jednostek, bo głównie po to mi była Helena. Więc po prostu dodałem jej jakiś pas, który miałem najlepiej wylewelowany, ponieważ, moi drodzy, Heleną też robiłem ataki. W sensie nawet 2 dni temu na Roju Aranhe robiłem ataki, żeby ją levelować. Więc ten pas, no tej Helenie dodał trochę siły, bo sama w sobie Helena tej siły nie ma, nie? Także to też musicie o tym pamiętać, jak levelujecie kapitana i robicie atak na przykład na Rój Aranhe, na jakiegoś epickiego potwora, to aby po prostu danego kapitana, który no nie jest przeznaczony do walki, jak na przykład Helena czy Carter, aby ubrać w ten artefakt, aby ubrać też ubrania, które dadzą mu więcej siły, przez co zdobędziecie więcej punktów. No i z tymi artefaktami, no to tak jest różnie. No tutaj na przykład mamy do Stora przypisany artefakt, który oczywiście odpowiada za tempo zbierania zasobów na mapie świata. Ja sobie ten artefakt właśnie wczoraj troszeczkę tutaj podniosłem. Jeszcze bym chyba mógł. Nie, już nie mogę. Więcej nie mogę. No tu bym mógł, ale nawet nie wiem, czy chcę marnować te. Jeszcze aż tak tempa nie używam. Natomiast troszkę sobie podlewelowałem, dlatego, moi drodzy, że mój store troszeczkę już za wolno mi zbiera te zasoby. Wiecie, w momencie, kiedy ja mam kopalnię 10-milionową, 10 milionów srebra w kopalni i mi to zbiera ponad 10 godzin, no to jest to troszkę męczące. Chciałbym to maksymalnie skrócić, ale no skrócić można to podnosząc poziom w tym momencie stora bądź tutaj tego artefaktu, ale to też są tam jakieś drobne różnice na poszczególnym poziomie, nie? To by trzeba naprawdę mocno levelować, żebyście to w namacalny sposób zobaczyli. No tu mamy jeszcze artefakty, no akurat do Cartera przypisałem, jak widzicie, artefakt, który odpowiada za tempo marszu, bo myślę, że tutaj najlepiej pasuje mi do Cartera. No i te artefakty zawsze zwróćcie uwagę, jakie macie do animatora. Mam, drogi widzu, też siłę gwardzistów dodaną. Tak po prostu, dodatkowo, tak. Także mówię, to już jak sobie rozłożycie, to jest wasza sprawa. No z tego artefaktu nie korzystam, on jest dlatego gdzieś tam do Aleksandra przypisany, no bo to jest siła jeźdźców, a wiecie, to jest troszkę bez sensu, jeśli skupiamy się tylko na jeźdźcach, bo tak jak jeszcze w przypadku Kleopatry, zobaczcie, macie siłę i zdrowie gwardzistów, prawda? No to gwardziści, no to są, to jest armia, którą wysyłacie w większości na potwory epickie, tak? Gwardzistą jest i jeździec, i strzelec, i piechota, i jednostka latająca, czyli ten gryf bitewny. Rzadko kiedy, tam czasami dodatkowo paru specjalistów wyślę, żeby było więcej punktów, natomiast w większości wysyłamy gwardzistów. Poza potworami, no to cała armia składa się z gwardzistów. Więc dlatego gwardziści ok, ale już sami jeźdźcy to troszeczkę jest bez sensu, nie? Tu później mamy ten pas i jak najbardziej będę chciał go dać do Kleopatry, ale musiałbym go troszkę podlewelować, chociaż na te 30%, żeby było, nie? Także troszkę mi to zajmie, bo wypadają rzadko. No widzicie, tu jest na przykład zdrowie gwardzistów, spoko. Akurat dałem do Daustana, bo Daustan jest używany w tych marszach CP, żeby mi dać więcej CP, nie? Także u Daustana to się przydaje. No i coś to mamy jeszcze z wiadowców, to ja w ogóle nie używam, bo nie robię ataków. Siła korpusu inżynierów, czyli katapulty. Ta sama sytuacja, widzowie. No tu macie jeszcze jednostki latające, ale pamiętajcie, że jednostek latających macie dość mało w stosunku do całej armii, nie? To jest też takie dzielenie na zasadzie jeźdźcy, strzelcy i tak dalej. O, tu jest siła piechoty. Także tych medalionów, jakby artefaktów, w ogóle nie używam, bo o, tu jest tylko specjaliści. No to jest fajne, jeżeli robicie atak i macie dużo specjalistów, to spoko, nie? To wszystko zależy od celu waszego gry. Zobaczcie, jednostki strzeleckie, no dla mnie te artefakty są bez sensu. Tu jest jeszcze jakiś zablokowany, to jest siła armii. Ale jak widzicie, nie mamy nawet serce lasu, to będzie pewnie z... Już się domyślam, że będzie pewnie z tego sezonowego królestwa do zdobycia. Muszę zerknąć, czy da się to zdobyć.
Także moi drodzy, to jest trzecia rzecz, czyli jak mówiliśmy, pierwsza rzecz to są cechy zależne od poziomu, druga rzecz od tych gwiazdeczek. Trzecia rzecz to są te artefakty i zobaczcie, ile mi tu w tym momencie widzowie na tych trzech już pozycjach to daje. 235 poziom to już mam 235%. Z gwiazdeczek, czyli z poziomu gwieździstego mam plus 90%, to już jest, zobaczcie, grubo ponad 300. I jeszcze 97% z artefaktu, tak? To się wszystko, moi drodzy, sumuje. I ja to mam tak dobrane, żeby właśnie pasowało. Ale mamy jeszcze ostatnią rzecz, jak bonus ekwipunku, widzowie, który oczywiście to są nasze ubrania, to w co ubieramy. U mnie akurat, jak widzicie, Kleopatra jest ubrana w ten ekwipunek z ranga roku, czyli na epickie potwory. Oczywiście używam te ubrania tylko wtedy, jeśli atakuję Kleopatrą na jakiegoś epickiego potwora, bo zobaczcie, taki jeden ekwipunek daje mi siłę przeciw epickim potworom plus 35%, no i teraz pomnóżcie to razy 3 ubrania, jakie mam, no to już wiecie, że daje to 105% z samego ubrania, a jeszcze, widzowie moi drodzy, dodałem odpowiednie klejnoty, prawda? Gdzie zobaczcie, siła armii tutaj daje 10% do, z klejnotu oraz zaklęcia plus 5% zdrowie armii. Ja wiem, że to jest trochę namieszane, bo tu siła, tu zdrowie, ale generalnie no trzeba właśnie w ten sposób iść, aby jeżeli sama Kleopatra ma tylko siłę i jeszcze możemy jej tutaj dodać zdrowie, to jest super. No i w ten sposób, zobaczcie, z samego ubrania mamy i zdrowie gwardzistów, tak, i zdrowie armii, szansa na podwójne trafienie, siła przeciw epickim potworom, właśnie 105%, siła gwardzistów plus 20%, siła armii plus 10%. Także bardzo fajnie, to oczywiście zależne od tego, jaki dany tutaj do ubrania dodałem klejnot, czy no tutaj dałem do jednostek strzeleckich, dałem celowo, bo już wam wytłumaczę, dlaczego jest też taki misz-masz, drogi widzu. Dodałem jednostki strzeleckie, bo miałem na żółtym, czyli dość mocno po prostu podniesiony te zaklęcie, tak? Tutaj mówię o tym. I dodałem, bo miałem na wysokim poziomie, a nie miałem innych. A jednostki strzeleckie są przecież bardzo ważne w ataku na epickiego potwora, no bo często pierwsze ten atak wykonują, tak? Tak w ramach wyobraźni mogę wam to powiedzieć, że no jest atak, to jednostki strzeleckie już z daleka zaczynają strzelać, tak? A powiedzmy jeździec czy piechota musi podejść, żeby zaatakować. Wiecie, o co mi chodzi, to tak w ramach wyobraźni wam to tłumaczę. Także to, w co ubieracie danego oczywiście kapitana, ma też znaczenie na jego cechy. Czyli zobaczcie, mamy tak naprawdę 3 bardzo ważne pozycje, 4 tak naprawdę. A to jeszcze nie jest wszystko, widzowie, bo tytuł odcinka brzmi, jak zwiększyć cechy danego kapitana w danej kwestii, tak? Więc jeszcze jest coś, co tak jest jakby globalnie przyznawane. I mam tu na myśli, o tutaj się odbiera, moi drodzy, te kapitanów, ja jak za darmo dają, to losuję i tutaj tak w ten sposób fragmenty danego kapitana przyzywacie. I tak samo tutaj też te artefakty. Zobaczcie, no ja nie mogę za darmo na razie, jakbym miał kluczyk, to bym otworzył. I tutaj też te fragmenty artefaktów wypadają. Natomiast no od razu wam powiem, nie jest to takie hop-siup, nie? Nie wypadają. Tutaj niestety jest, zobaczcie, 9 godzin, 23 zł, 5 kluczy. No oczywiście, że kuszą. No oczywiście, że kuszą, natomiast odradzam wam takie promocje, bo to wcale nie znaczy, że wy artefakty szybciej podlewelujecie, jak sobie te kluczyki kupicie. Są te kluczyki do losowania artefaktów. Ja bym wam odradził, szczególnie, że jak kupicie, to nagle będzie cena wyższa, będą nadal kusili. Raczej to nie jest ta metoda. Lepiej korzystać z różnych wydarzeń, moi drodzy. Więc słuchajcie, te 5 cech wam pokazałem, jak zwiększyć cechy kapitana, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest coś takiego jak globalna sprawa. Czyli to, co mamy, moi drodzy, oczywiście globalna sprawa, czyli w ogóle ten poziom gwieździsty, tak? To zwróćcie uwagę, jeśli ja tutaj na przykład animatorę zrobię na 170 poziom, a zrobię, to zobaczcie, zdrowie armii i siła przeciw innym graczom, dominacja. To są cechy, które
jeszcze są dodatkowo jakby globalnie przyznawane, niezależnie od tych cech za te gwiazdki, tak, za poziom gwieździsty, to tu macie jeszcze dodatkowe cechy. Jeszcze osobne cechy, to są niezależne cechy, zobaczcie, tempo badań, tempo budowy, tak. No tutaj jest powiedzmy siła armii, czyli ja mam te mam 41% dodatkową siłę armii jeszcze, tak, w ramach odwagi. Natomiast jest jeszcze, moi drodzy, taka sytuacja, jak talenty naszego bohatera. To jest rzecz całkowicie globalna, ona wtedy dotyczy każdego kapitana i zależy, co w tych talentach sobie tutaj dacie. Niezależnie w co ubierzecie kapitana, niezależnie jaki kapitan będzie miał poziom, to zobaczcie, macie coś takiego jak, bo tutaj mamy tempo, ale na przykład zdrowie potworów plus 20%, tak, bo mam to. Ja tutaj na przykład, zobaczcie, machin oblężniczych czy szkolenia jako tako nie robiłem, bo skupiłem się tu głównie na zdrowiu. Zdrowie gwardzistów, proszę bardzo, plus 20%. I to są cechy jeszcze dodatkowe, które od naszego kapitana są przyznane. Kolejne zdrowie gwardzistów, proszę bardzo. Szansa gwardzistów na zadanie podwójnych obrażeń. 1% takiej szansy jest. No, zazwyczaj się rzadko zdarza, no ale jest jakaś tam szansa, nie? Tutaj jest druga szansa, także widzicie, troszkę też na to wpływa, nie? Jak widzicie tutaj tempa szkolenia czy ładowności armii, takich rzeczy nie kupowałem, no bo, znaczy kupowałem, nie szkoliłem, bo mamy ograniczone te punkty, musiałbym bardziej bohatera awansować. Zobaczcie, znowu siła potworów, tak? Także to jest jedna z rzeczy, która zdecydowanie, zdrowie potworów, zobaczcie, 85%, moi drodzy. 85%. Zdrowie gwardzistów 85%. Maksymalny poziom osiągnięty. Także ja to mam na maksa tutaj. No i oczywiście tutaj jest więcej tych talentów, tak jak i przednia taktyka bitewna, czyli tempo szkolenia sobie tutaj ustalacie. Jak gdzieś tam zacząłem to robić, bo to tempo szkolenia miałem zresetowane i strasznie mi się wydłużył czas szkolenia. Ale znowuż macie zdrowie jednostek plus 45% w tym przypadku strzeleckich, tak? Siła jeźdźców, zdrowie jeźdźców. Także macie tutaj masę cech zależnych od głównego bohatera, czyli jest to taktyka bitewna i przednia taktyka bitewna, tak? To są te dwie rzeczy. I to jest kolejna rzecz, która wpływa. My tutaj gdzieś, zobaczmy, moi drodzy, też to powinno być talenty. To są talenty i to są talenty wszystkie, jakie mam wykupione. I drodzy widzowie, tu mogę wam powiedzieć, że te talenty są przypisane tutaj, jakby rozpisane u bohatera głównego, natomiast one dotyczą wszystkich kapitanów, niezależnie czy ten kapitan jest w mieście, czy go nie ma. W sensie jak walczy, no to wiadomo, że go w mieście nie ma. Oddziałowuje to na wszystkich. Na pewno mam to sprawdzone w przypadku Cartera. Dodatkowe doświadczenie w kryptach plus 400%. Jeśli bym zresetował te talenty tutaj, widzowie, w archeologii, tak? Jeśli bym to zresetował, to mój Carter nie byłby w stanie otworzyć krypty 20 poziomu na raz. I tutaj macie no, drobne szczegóły, no bo to wszystko są te talenty, moi drodzy, które mam wykupione. One zawsze będą zbiorowo wpisane. Produkcja srebra w mieście plus 300%, tak? Także no tutaj, o, siła gwardzistów. Łącznie mam, słuchajcie, siłę gwardzistów jeszcze dodatkowo plus 150%. Siłę jednostek latających plus 130%, tak? Strzeleckich 45%. Siła piechoty, siła potworów, siła specjalistów. Jak widzicie, skuteczność eksploracji krypty mam 50%. Epickiej już mam plus 60%, rzadkiej mam plus 60%, tak? Zwykłych jeszcze dodatkowo plus 60. I mówię tutaj na przykładzie akurat krypt, żeby odejść też od tematu walki, bo pamiętaj, drogi widzu, że dany kapitan ma dane cechy, do których jest stworzony, tak? Więc no Carter jest ewidentnie stworzony do krypt. Zaraz do Cartera możemy zajrzeć, to wam pokażę. I tu macie te wszystkie, moi drodzy, cechy. No nie będę wam tłumaczył każdej po kolei, no bo to jest, moi drodzy, bez sensu. I tutaj jest tak właśnie galeria sław, czyli to, co mówiłem, to, co pokazywałem z tymi gwiazdeczkami związane. I to też jest to, co dotyczy wszystkich kapitanów, tak?
Czyli te dwie cechy rozpisane u bohatera dotyczą wszystkich kapitanów. Nie macie, jak widzicie, ich tutaj rozpisanych na przykład w Kleopatrze, bo wam się Kleopatra kończy. Macie cechy, czyli od poziomu zależne, tak? Gwiazdki, czyli poziom gwieździsty. Od gwiazdeczek zależne. Artefaktów, czyli od artefaktów zależne. I ekwipunek, czyli od ubrań. I zobaczcie, w Kleopatrze więcej nie przeczytacie. Tak? Wszystko macie rozpisane w głównym bohaterze i to są te talenty, które wpływają nie na głównego bohatera, ale na wszystkich kapitanów. Więc też, drogi widzu, miej to proszę na uwadze, tak? Że te talenty, które masz, to co tutaj sobie szkolisz, te talenty u bohatera to wpływają też na wszystkich kapitanów. Możesz to przetestować i sam się przekonasz, bo te talenty można resetować i przyznawać na nowo. I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, ostatnia. To jest oczywiście Akademia. Także w Akademii, moi drodzy, no niejako też macie różne cechy. Najwięcej tych cech oczywiście, bo zobaczcie, jak szkolicie gwardzistów przykładowo, tak? No to tutaj no może do walki to nie ma znaczenia, no ale koszt ma znaczenie do szkolenia, no bo to chodzi o to, że was mniej kosztuje. Zaraz wam mogę pokazać, jak mam trochę wykupionych już teraz różnych dodatków. Znaczy w sensie mówię oczywiście o te tutaj szkolenia, tak? Mówimy o technologię, nie mówimy o kupowaniu czegoś za realne pieniądze. Żebyście, jak mówię, używam słowa wykupiłem coś, to nie znaczy, że kupiłem coś za realne pieniądze, tak? Żeby tutaj też było jasne. I na przykład ten koszt mi mocno zmalał i zobaczycie różnicę, ile w tej chwili. Więc tutaj oczywiście to nie jest stricte związane z walką, chociaż można by przyjąć, że tempo marszu gwardzistów jest związane z walką, jakby nie patrzeć, nie? No bo wtedy wam idą szybciej. No ale takie macie rzeczy, które też z tą armią są związane. Natomiast najważniejsza rzecz to jest modernizacja armii. Ja teraz dosyć mocno to rozbudowywałem, tylko na to niestety potrzebujecie punkty podboju. Dlatego też mnie czekają kolejne marsze CP, moi drodzy, żeby zdobyć punkty podboju. Ja to sobie tu miałem wszędzie na zero i z tych punktów podboju, które miałem, wyszkoliłem sobie to. Te technologie sobie zbadałem. Czyli zobaczcie, kolejna rzecz to jest przykładowo siła jednostek strzeleckich. Mam 6 poziom, mam plus 9%, tak? No jest to mało oczywiście, ale zobaczcie, jeszcze mi zostały tutaj poziomy i nagle będę miał plus 60%. Także ja będę dążył do tego, żeby ten 10 poziom mieć tutaj, moi drodzy, opracowany, tak? I to też będzie fajnie działało. To samo, siła piechoty mam plus 9%, będę mieć plus 60%. Także to jest kolejna rzecz tutaj w modernizacji armii, tylko pamiętajcie, że potrzebujecie na to, no niestety, moi drodzy, niestety potrzebujecie na to punkty podboju. Za te punkty waleczności nie odblokujecie. Bo tak jak tutaj na przykład macie w potworach, tak jak widzicie wszędzie to jest tempo marszu w koszt, więc tutaj nie macie takiej rzeczy stricte do walki. No to, bo to też, drogi widzu, zależy oczywiście od cechy. No i wiadomo, jeżeli mielibyśmy na przykładzie Cartera powiedzieć, to oczywiście, że masz tutaj technologię związaną z kryptami, czyli skuteczność eksploracji krypty, tak, produkcja smoły, koszt eksploracji krypty. Więc jakby no to musiałbym dość dokładnie tłumaczyć, nie jest to tematem tego odcinka, tak? Natomiast no to tutaj jakby skupiliśmy się na przykładzie tej naszej Kleopatry, żeby tak podać wam przykład kapitana do ataku. No ale podobna sytuacja by była, gdybyśmy widzowie sobie zobaczyli animatorę, którym jest, jak dla mnie, świetnym. Ja w ogóle też podniosłem trochę, widzicie tutaj tych gwiazdek animatorę na 5 poziom gwieździsty. Zainwestowałem w nią te esencje nieśmiertelności. Jak widzicie, jeszcze mi dużo brakuje do animatorę tych kafelków, nie? No niestety. Natomiast, że były marsze grupowe, tam widzieliście przed chwilą, ktoś napaść organizuje, bo mamy na te ruiczne oddziały napaści, moi drodzy, zobaczcie. Tak, ruiczny oddział napaści, to jest ten gut doświadczenia, tak, to jest to, jak zobaczycie, wszystko mam zaliczone i to jest odpowiedzialne, moi drodzy, że zdobywacie to i exp do tych artefaktów. To, co tu zdobywacie, te exp, czy ten kluczyk, widzicie, tak, też zdobyłem ten kluczyk. No to jest, moi drodzy, odpowiedzialne za te artefakty, a artefakty to jest to tutaj.
O to chodzi. Po to jest ten głód doświadczenia, że zobaczcie, jak mamy artefakt, no ja go nie podniosę, ale jakbym chciał go podnieść, mieć więcej, no to muszę mieć tutaj te fragmenty, to jest oczywiste. Jak będę mieć te fragmenty, to wtedy sobie klikam tu. Przepraszam, właśnie drugi raz kliknąłem w to samo miejsce. Tutaj sobie klikam i tutaj z tych, to są expa, które macie dostępne. Zrobicie użyj, jak widzicie, wymagany poziom gwieździsty, czyli ja nie mogę podnieść, ale mając właśnie te doświadczenia, śmiało klikacie użyj i podnosicie poziom artefaktu. Jak widzicie, ja mam tylko 30 tysięcy tych, więc tak za dużo bym nie podniósł, ale to też wynika z tego, że podniosłem, jakby przetraciłem, znaczy to była inwestycja, ale to nie było przetracenie, ale dużo przeznaczyłem właśnie tych artefaktów na podniesienie. No możemy te dwa użyć jeszcze, zobaczcie, widzicie? Użyłem artefakty do naszego stora, żeby szybciej mi zbierał zasoby, bo mi zbierał za długo. Także jeżeli tutaj klikamy, no to tutaj też się te poziomy zmieniają. Zresztą tutaj macie to dokładnie rozpisane. Ja mam poziom 34, na 35 będzie tyle. Wszystkie cechy, jak klikniecie zawsze tutaj, o proszę, to wam pokażę. No jeżeli byłaby to Kleopatra, jak sobie klikniemy, my mamy 30 poziom. Czyli mamy plus 40% siłę gwardzistów i zdrowie gwardzistów, a przykładowo jak już by był 40 poziom, to zobaczcie. 40, tutaj mamy 40%, tu już byśmy mieli procent 60. Dlatego warto zbierać, drodzy widzowie, te tutaj punkty, ten, ojejku, głód doświadczenia, brać udział w tym głodzie doświadczenia, żeby zbierać tutaj te punkty, tak? Bo one są potrzebne do podnoszenia artefaktów. No i jak widzicie, drodzy widzowie, śmiało mam to wszystko zrobione. Także to by było tyle, jeśli chodzi o kapitanów. Podsumowując, myślę, że wszystko jest jasne, że starałem się, drogi widzu, tobie to w bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Mogę pokazać jeszcze Helenkę na koniec. Helenka ma inne cechy, tak? Także pamiętajcie, żeby zawsze, jak sobie kapitana... Żebyście sobie wybrali kapitanów, z których korzystacie i żebyście wiedzieli, do czego wam dany kapitan ma służyć. Co mam na myśli? Kleopatra u mnie jest kapitanem, który ogólnie odpowiada za ataki. Tak? Ale jeśli byśmy robili napaść, tak jak tutaj jest napaść na ten oddział ruiczny, to już bym wziął animatorę, którą, jak widzicie, też ładnie awansowałem i cały czas awansuję. Dlaczego wziąłbym animatorę? Bo ona ma cechy, zobaczcie tutaj. Już nie będę teraz dalej wchodził w te tutaj dodatkowe rzeczy, bo to już tłumaczyłem, ale chodzi teraz o cechy ogólne kapitana, tak? Jeśli zaś, moi drodzy, brałbym udział w marszach CP, no to na pewno do marszy CP, oprócz Kleopatry i animatore, dorzuciłbym Daustana, aby nam te punkty podboju zdobywał. Tu, jak widzicie, Daustana nie awansuje, bo mi szkoda tej esencji, tak? Zresztą to jest dosyć niewielka różnica, więc na razie Daustan musi poczekać. No jeśli chodzi o Cartera, no to oczywistą rzeczą jest, że Carter mi służy tylko do krypt. Zobaczcie, tutaj go też mocno wylewelowałem. Na razie nie dam rady więcej, ale też go podniosłem troszkę, o 5 leveli go trochę podniosłem, atakując na Rój Aranchę. Oczywiście rozebrałem go z tych ubrań do krypt i ubrałem mu coś, co jest związane ze siłą, to żebyście też wiedzieli, nie? W czasie levelowania, żeby nie niszczyć tych ubrań do krypt. No i w ten sposób, zobaczcie, też jest 1:1, bo 135 poziom i 135% skuteczności eksploracji krypty. Także zawsze patrzcie na główne cechy kapitana. No jeżeli wiemy, że tutaj na przykład Carter odpowiada za krypty, no to wiadomo, że ubrania damy mu do krypt. Wiadomo, że poziom gwieździsty odpowiada też za krypty. Więc wiadomo, że w tym momencie damy mu artefakt, który no nie ma stricte artefaktu związanego z kryptami, tak? Bo nie ma, drogi widzu, takiego artefaktu. Zobacz, nawet zablokowanych to jest siła armii. Nie ma takiego artefaktu. Mam nadzieję, że nie usunąłem. Chyba nie powinienem usunąć. Więc jedyny artefakt, jaki nam pasuje do Cartera, to jest odpowiedzialny po prostu za tempo marszu, nie? Po prostu za tempo marszu. O, bęben grzmotów, to jest to. Dobra, nie usunąłem. Tempo marszu, no bo nie widziałem lepszego artefaktu, który mógłbym dać do Cartera.
Także to tyle, moi drodzy. Myślę, że w tym odcinku udało mi się wam to wyjaśnić. Gdyby coś było niejasne, czy jeszcze wymagało rozszerzenia tematu, to śmiało piszcie, moi drodzy. Będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i oczywiście, moi drodzy, za udostępnienie również bardzo serdecznie dziękuję. Przyda się rozwijać tą serię. Jeżeli macie pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. A ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć.